Cześć, witam już się z Wami z lasu. Właśnie podjąłem pierwszą dziurę, pierwszy sygnał. No i dzisiaj zaczynamy od dupki. Wiedziałem, że sygnał jest słaby, ale mówię, a sobie sprawdzę. Więc witajcie ponownie w lesie. Drugi dzień poszukiwań z rzędu. Robię ten sam sektor. Wykopaliśmy to. Już chyba mam. I mamy PRL-ka 10 groszy. Rok 1965. No to jeżeli na tak otwartym przestrzeni mamy PRL-ka, no to całkiem fajnie się zapowiada. Jeżeli tutaj ktoś by intensywnie latał, no to nie przeoczyłby takiego sygnału, a tym bardziej w tak dostępnym miejscu. Leży na samym wierzchu obrączka, ale numery nieczytelne, na pewno ich nie zobaczycie. Zamokła. Słaby sygnał, słabe znalezisko. Kolejne. Lecę dalej, bo zgubiłem rękawiczkę pod autem. Wziąłem sobie szpadel, a na nim były rękawiczki. No i spadły, nie zwróciłem na nie uwagi. Muszę lecieć do auta, zanim ktoś je podniesie. Kuleczka ołowiana. Fajne. Cieszy. I można lecieć dalej. Już mi się humor poprawił przy takim znalezisku. Guziczek. Trochę zmęczony. Chyba bez łóżka. No ale guzik. Jest. Kolejny fancik zaliczony. No tym razem na pewno jest to żelastwo. Jest. O, szpilka. Jak dobrze pamiętam, niemiecka. Kopnięte. Nie za wysoki sygnał. A, już wiem co to. Brenka. Jest. Co mamy? Chyba uszko. Tak. Guzik. Proszę bardzo. PRL. Mam. PRL. 10 groszy. Mam nadzieję, że będzie ładnie widać. Ała. Wykrywać właśnie spadł mi na plecy. Mam. A już wiemy co to. Jest monetka, jedynka. No ale zobaczcie na to. Nie chciałbym go spotkać. Jeden na jeden. Ale pazur. Jeszcze mamy fant w dziurze. O, już jest. Oj. Guziczek. Proszę bardzo. Mamy. Jest. Ołup. I dałem się zrobić w bambuko. Otwór i wykrywacz zgłupiał. Kawał stali. A sygnał był przepiękny z góry. No ale dość głęboko. No i kółko, nie? Zrobiło swoje. Zakłamało sygnał. A tu już wyleciało na oko. Od spodni prawdopodobnie. Guzik. Ale współczesny, stalowy. Nic ciekawego. Mamy pocisk. No ale spotkał się z czymś twardym. Kolejny pocisk.
tak rozwarstwione. A nie do końca, chociaż tu jest bruzda. No nie wiem. No ale na pewno nie jest to żadne archeo. Chyba zbliża nam się jesień. Nie wiem, ile razy się kąpaliście w tym roku, ale ja pewnie z 5, maksymalnie 6 razy. Więcej razy we wodzie byłem w piance, poszukując monet, złota, srebra, zgubionego przez plażowiczy, oczywiście współczesnego. Ale to jest chyba ostatni czas, kiedy można się wykąpać. Wczoraj przejeżdżałem koło Strzeszynka, naszego poznańskiego. No i parking był zupełnie pusty. No ale temperatura też nie rozpieszczała i pogoda, bo chyba było raptem 22 stopnie. No ale już można pomału uznać, że sezon kąpielowy się kończy. Będzie trzeba sprawdzić wszystkie plaże i piankę odwiesić na kolejny sezon. Chociaż potem... Nie, we woderach będę chodził we wodzie. No ale widać, że lato się kończy. Buzik. I to nie byle jaki. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Pancik dnia na chwilę obecną. Ale cieszy. Pięknie. Już zrobię foty. No, obstawiałbym dupkę. A jednak obrączka. Oj, i mamy nazwę. Wojciech Kowalski, Kozie Głowy, Osiedle Leśne. A to patrzcie, wyślemy mu, że znaleźliśmy obrączkę. No jak przystało na stalowe kółko. I jak przystało na stalowe kółko. I jak przystało na stalowe kółko, biło przepięknie. No ale to przez to, że to było kółko. Pierścień. A fanty niezbyt fajny. Co mam powiedzieć? Już się ucieszyłem, że mam wysoki sygnał, że będzie fajne znalezisko, a tutaj dupa. Znowu zrobiło mnie w bambuko. No ale takie są poszukiwania wykrywaczem. Nie zawsze jest kolorowo. Ponownie czuję się oszukany. Folia aluminiowa zwinięta. No sygnał nie był jakiś super piękny, ale postanowiłem go wykopać. Ołów. Spłaszczona. Chyba czas naprawdę zmienić sztycę. Jest kupiona, czeka. Ale dupa, kurwa. No nie. Muszę dojść do auta, na szczęście mam Orksa w aucie, więc wymienię wykrywacz, ale tam jest cewka HF, elipsa, więc może być dość ciężko z chodzeniem, z tak małą cewką. No nic, trzeba iść wymienić. Już zapomniałem, jaki Orks jest lekki. Boże, ale mi ręka odpoczywa. Dzisiaj muszę się zabrać za wymianę sztycy, która czeka już od tygodnia. Maciek Szczab już mi podesłał adapter do Noxa, żeby mógł ją zamontować na sztyce. Ale mi się nie chciało zabrać. Sobie zrobiłem na szybko podłokietnik w 10 minut. Zdemontowany z Visty, który też pękł. No i teraz wzięliśmy Orksa. Zobaczymy, co Orks zrobi na miejscówkach, po których już chodziłem. Nie będę się oddalał do auta. Zostały mi 2 godziny poszukiwań. Więc sobie pochodzę tutaj wokoło, sprawdzę miejsca, w których już byłem. Zobaczymy, czy coś pominąłem. Jednak ta cewka może więcej, chociaż trzeba się w niej namachać, żeby zgarnąć powierzchnię. Dobra, zobaczymy się przy pierwszej dziurze. Weszło się bez pitpointera. Mamy żołądkowa od 1950 roku. Inny bez kopania. Tym razem gładki. Ale wiemy, co to. Znowu bez kopania. Bardzo fajny sygnał. No nie, dzień polmosów. Łuska. Pewnie nie za dużo widać zacienione miejsce. Też nie widzę za dużo.
No to tu sobie nie pochodzę. Same pokrzywy. Ale obszar. Poczekamy na jesień. Nie ma innego wyboru. Znowu dupka. Na razie orks się nie popisał, nie znalazł nic fajnego. Trzecie czy czwarte jego znalezisko, dwa żelaza i teraz dupka. Mamy bez kopania ostrze od noża. Orks znowu coś wyszarpał, no ale nic fajnego. Jak to się mówi? Dupa. Trzeba iść dalej. Nie mam już siły. 11:30. Jeszcze maksymalnie pół godzinki, wracam do domu. Jestem wkurzony na sztyce od Noxa. Jadę do domu, zrobię szybciej pracę i zabieram się za przeróbkę, bo w piątek chciałbym wyjść znowu.